Udało się dobrze zagrać tego jumpa, jeszcze wypnąć z opresji. No nie wiem, czy tak naprawdę. No troszkę szczęścia w tym wszystkim też było. Wiadomo, że chciałem tak zagrać, ale przy jumpach jest jednak ten element losowości. No i akurat tutaj się potoczyło całkiem nieźle. No mimo wszystko przy 10-10 on pokazał klasę, skończył upad pod presją i tylko należy mu za to pochwalić. No w tym ostatnim meczu, no wiem, że mógłbym zagrać lepiej. Są rzeczy, które no tak naprawdę ciężko mi teraz powiedzieć, bo w emocjach tak naprawdę pamięta się parę partii. Wrócę do domu, przeanalizuję, będę wiedział co mogłem zrobić inaczej. Też człowiek ma inne pomysły przy stole, jak ma 30 sekund na podjęcie decyzji i wykonanie strzału, a inaczej jak sobie to na chłodno analizuje już w domu. No nic, no ja starałem się jak mogłem, no niestety się nie udało. Nie oszukujmy się, że to jest czołówka światowa. No na tym etapie już nie ma słabych zawodników, więc bardzo rzadko zdarzają się mecze jednostronne. Jednak jedna i druga strona bardzo mocno walczy o zwycięstwo i no po prostu ciężko jest, żeby obie strony dobrze grające zrobiły wynik bardzo jednostronny. To zawsze będą mecze na styku i po prostu trzeba unieść tą presję. Kto lepiej ją unosi, ten wygrywa.